Mama i Laira. Mama, Tak, mama, ja. mama. Ja. Mama, mama, mama. Zrobimy, zobacz, Słuchajcie, klik. my dzisiaj Klik. ogólnie teraz jest takie, nagrywamy to w sobotę, mamy sobotę, o nie, Aj! znowu będzie teraz małego widać. O nie, 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 nie może być go widać, bo ciągle muszę później blurować, wy mówicie, że widać go i tak dalej. Powiem wam, o co chodzi. Czekajcie, muszę się podrapać po Dzień oczy. jak co dzień, wszystko fajnie, poza tym, że od 2 tygodni boli mnie gardło, łącznie z migdałkami, no i próbuję sobie to leczyć, ale jakoś to nie idzie. Dołączył się katar i troszkę takie jakieś dziwne uczucie w płucach. Takiej chrypki jakby takiej i tak dalej. I dzisiaj rano na chusteczce, gdzie sobie smarkałem nos, pojawia się krew. Więc po prostu idę zrobić test na COVIDA. Bo po prostu no może być... tak naprawdę dobrze się czuję w ogóle, ale jest to bardzo dziwne. I dlatego muszę zrobić ten test po prostu, żeby w razie czego nie zrażać innych. Wiecie, ja jestem po jednej dawce szczepionki, którą przechodziłem dramatycznie, ale może tak naprawdę to zadziałało i gdzieś tam jednak ten COVID mnie wziął. I no po prostu chcę to sprawdzić, więc jedziemy teraz, ja sobie zrobię teścik. Brum, brum. Intro. Powiedz Intro. intro, Laira. Powiedz Intro. intro. Powiedz intro. Okej. Intro. Dlaczego mnie Tak grasz? wygląda nasze życie, tak wygląda nasze życie, tak to mniej więcej jest, że my tak cały czas sobie Dwa. śpiewamy. Chociaż w sumie teraz nie miałem nagrywać Trzy. tego, jak Ola śpiewa. Przypadek. Cztery. Jedziemy do Medicover najprawdopodobniej, bo jakoś nie mogę uzyskać za bardzo skierowania. Nie mam tego elektronicznego czegoś tam po prostu. Sześć. Strasznie mnie to denerwuje, bo muszę zapłacić za ten test. Siedem. No ale trudno, no po prostu chcę go zrobić jak najszybciej, żeby móc wiedzieć po Daj prostu, korek. znaczy ja mogę gdziekolwiek po prostu wychodzić. Jeśli okaże się, że nie mam tego COVID-a. Mówimy tak specjalnie, żeby tam, nie wiem, bo podobno YouTube czasami ucina zasięgi przez to. Może ucina, może nie ucina, ale lepiej tak sobie powiedzieć, niż mówić normalnie. To co? To dzisiaj pojedziemy do restauracji Roberta Lewandowskiego, a w związku z tym, że dzisiaj Polska gra z San Marino, to liczymy na to, że Robert odwiedzi tę restaurację i sobie z nim tam pogadamy, zamienimy parę zdań. Nie no, żart, żart. Ej, a ta ale jakby restauracja, było, to jakie bym... jedzenie tam jest, czy nie wiemy? Tam jest takie bardziej, wiesz, takie do piwa chyba, tak mi się wydaje. Ale na przykład mają kiełbasę, w kształcie litery 9, bo to jest, wiesz, RL9 i jest kiełbasa, normalnie tam wisi taka w kształcie litery 9. Więc zobaczymy. No jak nie będę, tylko muszę najpierw A jest zrobić drogo? test. Nie, właśnie nie. Okej. To nie jest raczej, nie jest pod kątem takim ekskluzywnym, tylko raczej, żeby po prostu pójść na mecz, na wydarzenie sportowe, napić się browara, zjeść sobie kiełbasę, jakieś przekąski. Chociaż ma 4 piętra, więc tam może jakieś być też, może Jezu. Być bardziej ekskluzywnie. Więc zaraz sobie zrobimy rezerwację, jeśli oczywiście nie mój wynik będzie negatywny. Bo w jakim czasie, ty nie wiesz, w jakim czasie te testy są wykonywane, w sensie... 15 minut. 15 minut, no to szybko będzie. Tylko najgorsze, chciałem powiedzieć tylko najgorsze, ale było zielone światło, więc nie powiedziałem i nie wiem, co chciałem powiedzieć, już zapomniałem. Więc jedziemy teraz do Medicover, bo chcieliśmy podjechać w inne miejsce, bo jest taniej. Ale musimy jechać do Medicover, bo było zamknięte. Było do 12, jest 12:20. No niestety. Olcia chciała coś powiedzieć? Najgorsze to będzie to, że czy ci wyjdzie, czy nie, to do końca dnia będzie marudzenie, jaki ten test był ciężki do przeżycia, że ci podali to najgorsze do nosa. Jest to, że ten test to jest właśnie do tego nosa. Ja Stary, pierwsze... miałam to 2 razy i 2 razy nie było z tym żadnego problemu. Ja A wy miałem... z Lairą robicie takie sceny, ja miałem to raz że Laira robi i to słuchajcie, normalne. Ja się czułem, jakby mi ktoś w mózg po prostu jakąś szpilę wbił. To było tak po prostu okropne. To jest po prostu fakt idący na test. Powiedzcie, czy też macie problem z testami? Ja nie miałam Ale żadnego. Stara, wiesz, no dobra, jadę. Stary. No jest lipa, nie wziąłem dowodu. No to może oznaczać, że nie będę mógł zrobić tego testu. No bo niby jak. Znaczy, no niby mają moje dane, ale mogą nie chcieć jakby po prostu zweryfikować tego. No, zobaczymy zresztą. Niestety muszę wrócić się do domu. Dowód jest potrzebny i niezbędny, no w sumie.
Nie dziwię się. Już czekam w izolatce i zaraz będzie wymaz z nosa pobierany. Mam teraz na wynik. Już mam. Było ok, naprawdę było spokojnie, tak jak ostatnio. Ujemny. Dajcie spokój, człowiek nawet nie może mieć nic po prostu, nic. Negatywny. Sytuacja wygląda następująco. Jak wygląda sytuacja ojca? Dzieci spały, znaczy no wiadomo, Leo to śpi zawsze i cały czas śpi, ale Lajra spała, więc musieliśmy poczekać w samochodzie, bo nie chcieliśmy jej budzić, a wiecie, jak już są starsze dzieci, to już nie ma tych fotelików z tym pałąkiem, tylko są foteliki takie, że dzieci mu trzeba wyjmować z nich i nie można ich tak jakby nosić, więc wiadomo było, że się obudzi, jak ją wyjmiemy, bo nasze dziecko akurat do tych dzieci należy. Także troszkę pojeździliśmy, troszkę postaliśmy, Lajrenia pospała, a teraz idziemy sobie zjeść. Wy często nas pytacie o ciuszki, to od razu wam powiemy, że ciuszki na przykład mamy z Zary. Dzisiaj z Zary, no. Sweterek ma trochę jeszcze za duży, ale jej podwijamy rękawki, ale ślicznie wygląda w tym. Super wyglądasz, kochanie, nie, wiesz? Moje malutkie bobaśki. Zaraz idziemy sobie coś zjeść. Słuchajcie, idziemy do takiej knajpy, która nazywa się W Kropki Bordo, chyba tak, prawda? Tak. W Kropki Bordo, bardzo fajna restauracja. My tutaj bardzo często chodzimy na śniadania, ale bardzo rzadko chodzimy na obiady. Nigdy dzisiaj nie byliśmy. I tutaj oni mają takie jakby oddzielne pomieszczenie dla dzieci, ale w sensie takie, że tam są i stoliki dla dorosłych i też dla dzieci. Więc my sobie postanowiliśmy, że tutaj dzisiaj pójdziemy i zobaczymy, jak nam będzie. Spróbowało jej się dmuchanie nosa przeze mnie. Więc zmieniliśmy w związku z tym, że Olcia się nimi w samochodzie zajmowała, jak ja byłem na teście. To Olcia powiedziała, to że, ona nie jedzie, że ona nie jedzie do... Nigdzie nie jedę już. Że ona nigdzie nie jedzie. I zmieniliśmy, w ogóle okazało się, że w tej restauracji Lewandowskiego tam są hamburgery, kiełbasa i takie, no, takie same takie zdrowe. Do piwa rzeczy, a my nie chcemy tego zjeść po prostu, nie mamy ochoty na to, wolimy jakieś sobie zdrowy obiadek zjeść. Nie no, frytki bym zjadła z maka. No tak, ale tylko, że jesteś głodna, to jest zawsze tak, wiesz, napijasz no. się czegoś, nawet to od razu głód ten jakiś tam mija. Co, bąbelku mój? Cieszymy się, że masz lepszy humorek, że się wyspałaś. Dobrze, idziemy sobie coś zjeść. Jesteśmy już w środku, na razie Olcia chyba zdecydowała się, że będzie karmić Lajrę tym owockiem, zanim nam jedzenie jakieś przyjdzie. Nawet nie jest źle, słuchajcie, ale okazało się, że ta sala... Z czym jest źle? No z Lajrę zachowania. A, no, jeszcze nie. Okazało się, że sala, gdzie zazwyczaj można sobie usiąść z dziećmi, jest przepełniona, ale czekamy, może będzie jakieś miejsce, może się zwolni. To wtedy tak, to wtedy pójdziemy, na razie sobie Lajrenia siedzi tutaj i zaraz sobie coś zamówimy dobrego. Lajrenia tam się bawi, tak jak widzicie, uchodzi sobie, więc już mamy tutaj miejsce, że tak powiem, przy... No, przy czym? No, przy... Przybawialni. Przysiedliśmy się. Nawet jakiegoś chłopca poszła. Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo rozrabiać. Czekamy na jedzenie. Zobaczycie, co zamówiliśmy. Chyba uciekła Lajra od nich. Cło. Przyszło nasze jedzenie. Ja mam kurczaka z karmelizowaną dynią, a Olcia dostała schabowego z mizerią i ziemniaczkami. A ja się sobie wcześniej zamówiłem herbatkę zimową. Widać mu zęby. Co? Widzę jego zęby. Co ty gadasz? Chodź, zobacz. Ale ma, normalnie ma na wierzchu? Nie, no, takie, na zadzięciami, takie białe. A to zadzięciami, myślałem, że już mu wyszły. Ty, to bardzo dziwnie wygląda. Co pani tu robi? Gdzie pani idzie? Tam nie można. Gdzie pani idzie, co? Gdzie pani idzie? Chodź tutaj. Gdzie pani znowu idzie, panienko? Lajrenia, Lajrenia,
nie, nie, nie. Tam nie. Nie, 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 nie. Dzień dobry! To jest kolejny film. To jest kolejny film. Nie, to jest ten sam film. Ale tak, to jest kolejny dzień, tak. Nie kolejny film. Słuchajcie, oddaliśmy dzieci do cioci. Ciocia uwielbia dzieci. Ja chcę powiedzieć, prosiła, że ja... Prosiła nas, żebyśmy zostawili na noc, więc my nieśmiało się zgodziliśmy. Wiecie, o której poszedłem spać? O 7 rano. O 7 rano poszedłem spać. Lajra, ja idą jej ząbki. Ale wcześniej jakby spałam, ale potem idą jej ząbki. We wczorajszym filmie, który nagrywaliśmy, mieliśmy jechać do Roberta, ale Robert robi za tłuste jedzenie, nie zna się na fit kuchni. W ogóle Robert, co to ma być? W ogóle co ty zrobiłeś? Pap jakiś, kurde, z tłustym Pub? Żarciem? Stary, ty sam nie jesz takich rzeczy. No wstyd, wstyd po prostu, Robert. Skąd wiesz, że nie je? Bo jest za chudy. Może ma dobrą przemianę materii, to nie, po prostu tyle spala tych kalorii, że pewnie hamburgera sobie może zjeść tam raz na tydzień. Nieważne. Dzisiaj jest dzień Mamy bez randkę. Dzieci. Mamy randkę. Kontynuujemy ten film, tak? Tak. Okej. Okay. I teraz jedziemy najpierw na kawę do Maka. I jedziemy do kina. Ja jedziemy chyba sobie robię cheat day. Nie, należy mi się. Tak. Nie szalej. Nie, należy mi się. Nie należy ci się. Należy mi się. Nie, dobra, należy jej się, bo zaraz napiszecie, że jestem hamem. Należy ci się, kochanie, należy ci idziemy się. Idziemy w końcu. Idziemy do bydło i powidło. Tam może. Zjeść jakąś krowę. Tam, tam. Okay. Ocia do mnie, czy to już pachnie tym bydłem i powidłem? Pachnie, pachnie. O, stek zobacz. Stek z polędwicy wołowej ja zjem. No tak, tak, że jakieś tam... wszystkich wegan ludzi. Przepraszamy was, ale my... Ale pachnie, co? Ale po prostu będziemy jeść tę krowę. Smażoną krówką. Mięsko! Taką. Mięsko! Mięsko, mięsko, mięsko. Ej, co dzisiaj będziemy robić w domu wieczorem? Obejrzymy sobie Love Island. Dobra. Albo wreszcie coś w stylu Rambo. W pokoju. Dobra, idziemy tam. Okej. Okay. Pytam ciebie o stopień wysmażenia. Ja wezmę sobie medium. Albo może to dzisiaj... To medium well czy medium? Medium well. Ja chyba mi też medium well. Nie, nie bierz tak samo. To ja wezmę medium. Ja razu mówiłam, że to ja wezmę medium. Nie, ja chyba wezmę medium. Ej, to jest strasznie tanio jak na steki. Boję się, że będą niedobre. Nie, ale tu masz chyba za... Dlaczego? Gdzie? Tu masz steki, no zobacz jakie tanie są. Znaczy, jakby... Dlaczego tak tanio? Właśnie nie wiem. Nie wiem, może będzie się nas hejtować za to, ale po prostu... Nie, to muszą być słabe. Kiedyś jak miałam urodziny, Kamień mnie zabrał na steki i chcieliśmy tam w ogóle pojechać. I tam... Ale do 20 mają dzisiaj. No niestety, a jest 19.50, więc tam byśmy byli podobni. No, no i mów dalej. No i tam było drogo, nie? Tam, no tam była za 100, na steka 150. A nie, 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 kochana, tu jest podana cena za 100 gramów. A, no to... Znaczy nie, czy dobrze, że dużo wydamy. Zobacz, podana cena za 100 gramów, a polecana porcja na przykład jest 300, czyli razy 3. No to już widzisz, o, to już stówka. Dobrze, bo już się bałam, że mnie dobre po prostu przez to. Nie to, że chcę jakoś dużo zapłacić, bo nie chcę. No wiecie, po prostu bałam się, że jak na steki jest tanie. No dobra. To którą bierzemy? Ale co? Ja wezmę najdroższą. Ale poczekaj. Ja może tą polędwicę, o tą wezmę. Ale po mówisz prostu o stekach po prostu. Tą poczekaj. Hereford. Polska? Gdzie ty to masz? A może argentyńska? Z Argentyny długo jechała, to bez sensu. To a jeszcze Polską. Jest rostbef? Nie, rostbef. A ja nie wiem, co to jest rostbef. Nie, zobacz, nie, nie wiem. Polędwica mam wziąć? Zaraz porozmawiamy z panem i pan nam wszystko powie. Ocia, co wzięłaś? Wyszło, że to nie jest tak tanio, dlatego że wyszło na to, że tak, dodatki są płatne, czyli jakby frytki czy tam jakieś ziemniaczki, wiesz, gdzie są płatne, sałatka jest płatna, sos jest płatny. Więc wyszło na to, że wyjdzie w sumie drogo. No to tak, no bo my wzięliśmy polędwicę polską, właściwie była tylko jedna do wyboru, no chyba za 29 zł, więc to wyjdzie gramów. 60. Czyli dodatek do tego 14 zł wyjdzie szpinak. To u ciebie, a ja jeszcze wziąłam frytki. Za ile? Nie wiem, 12, 15, nie pamiętam. Aha, 15, 30, no to już jest prawie 9 dyszek. Za osobę. Za osobę, za ciebie. Jeszcze napoje. No tak, no to tak stówka na głowę powinno około tam, no niecałe, tak ze 180 wyjdzie. No to nie, no czyli to już jest... to nie jest ani tania, ani droga na steki. Ja tak, dokładnie. No tam, gdzie chcieliśmy iść, do to tego Bachelor NY... To byśmy wydali za samo
A nie no, za samo danie, zależy jakie byśmy wzięli. Nie no, tam stek kosztował chyba nawet pod 150. Zależy które, nawet nie pamiętam, nawet czy były drożej. Tańsze w ogóle, więc no. Ale to było fenomenalne. Może to do dziś pamiętam ten smak po prostu, chociaż byliśmy dawno moją rodzinę, jeszcze nie mieliśmy dzieci, czyli to musiało być 2-3 no. lata temu, 3 raczej. Musimy się przejść, bo steki jednak to jest coś, co no. po prostu my bardzo lubimy, dobra. Rzadko jemy w sumie. To czekamy, zobaczymy jak będą wyglądały. Jak Agnieszka i Piotrek u nas byli, już Kamil też zrobił steki, Boże, to było takie pyszne. Ty, no w sumie racja. I za ile kupiłeś to mięso do tych steków? No też było tam... Bo za 80 zł 80 mięso, za kilogram, no. I dla 4 osób wystarczyło. Tak. No to też widzisz, nawet domowej roboty steki to też, no ale... Trzeba się napracować, ale było naprawdę pyszne, zrobiłeś. Ale po 2 dychy wychodzi wtedy na głowę. No tak. Plus robocizna. No tak. A za samo mięso. No tak. A czyli jeszcze takie... co jeszcze mieliśmy? Fasolkę szparagową? To jest tanie. To że warzywa są tanie. No, no tak. Ale nie, szparagowa nie jest. Co chyba kosztuje tam 15 za kilogram. Co my do tego jedliśmy? Coś dobrego. Ziemniaczki chyba. Chyba ziemniaki. Tak, tak, tak. No to ze 25 wyszło na głowę. A tutaj? Ponad 100. A? Otwieramy restaurację. Nie chcielibyśmy mieć. Ja bym nie chciał. Za dużo roboty. Ale kawiarni mało? Może? Tak. Ja zamówiłem sobie piwo oczywiście bezalkoholowe. Olcia wzięła sobie Pepsi Max. Jeszcze sobie troszkę doleję, no. Że co? Doleję sobie jeszcze. To jest moje mięsko. Ja mam sos pieprzowy. Ja to jest sos to gran padano, czy grana padano ze szpinakiem. Grana padano ze szpinakiem. To są frytki, widać, że to są naturalne z ziemniaczków, nie jakieś tam kupne. Nawet coś było napisane o tych frytkach. Są no i wege, tutaj jest. A ty masz jakieś ja, z alkoholem. Frytki zawsze są wege. A tak jest napisane w karcie. No nie wiem, może nie na oleju zwierzęcym, nie wiem jak po prostu o co chodzi. No. Ja mam jakiś sos z odparowanym whisky, w sensie nie jest alkoholem. A on musi być dobry też. Ale no czujesz, to będzie taki Jack Daniels, taki wiesz, takie coś takiego. Dobra, dawaj, kęsaj. I zobaczymy jak kęśniesz. A nie kąsaj? Kęsaj, czyli od kęsu. Dobra, czekaj. Kęsa. Kęsaj nie. To. Czyli dupy nie urywa, patrzę po tym, co ten. Co? Czekaj. Takie średnie. Kamil lepsze robił w domu. Jestem bardzo głodna. Widać. Dobre. Z dodatkami w ogóle super. Aczkolwiek mięso. Paczek leci. Aczkolwiek mięso wziąłam i uważam, że jest odrobinkę za suche. W sensie, że chyba, może jakbym wzięła medium, może byłoby lepsze. Nie jestem tego pewna, czy no to tak, chodzi. No ale to wiesz, to... Był mój wybór. No tak, to jest nasz wybór. Zobaczymy. Mięso średnio wysmażone, jasno-brązowe w środku, pod dotknięciem delikatnie twarde i elastyczne. No jest jasno-brązowe w środku. Wszystko się zgadza. Takie chcieliśmy, więc ale to wiesz. Ale jest złe. Aczkolwiek nie jest takie wow. Ale z dodatkami jest wow. W sensie, że cały to dawaj teraz ja wezmę. Dobra. Nagrywaj mnie. Ja na razie wezmę... A zobacz, moje trochę jest tutaj ładniejsze. Zobacz, widzisz? Patrz. Takie jest fajne, bo jeszcze jest takie, no, ładne bardzo. Rewelacja. Właśnie takiego chciałem. Dobre? Szpinaczek? Olcia, jak ogólne wrażenia? Spoko. Jak byś oceniła mięsko w skali od 1 do 10? 7. O, moje na 8. No ale to twoje tam trochę ci mniej smakowało. Nie, nie smakowało, było troszeczkę za suche, natomiast sama wybrałam taki stan wysmażenia, więc to może być moja wina. Jakbyś oceniła obsługę? Ale z wyglądu czy... Nie, z wyglądu. Nie, no tak ogólnie. Pierwszy pan w ogóle, który nas obsługiwał, było dwóch. Wyglądał jak taki typowy tancerz flamenco z Argentyny. Znaczy, dlaczego? Pozytywny, bo on tak wyglądał, nie uważasz, tak? Zapraszam do środka z tyłu, jak do limuzyny. Gdzie drzwi otwarcie? A, przepraszam, zapomniałem. No i co? Ten pan, co wyglądał jak tancerz flamenco, co oczywiście chodzi mi, że to jest bardzo pozytywne, bo dobrze wyglądał. No, nie zrobił mi jakby nic złego, tak? To nie jest Medicover. Ale no jakby... Też nie zrobił nic dobrego. Po prostu nie uśmiechnął się nawet ani razu, nie? W sensie to jest takie, wiecie, taka pierdoła, no ale jak ktoś was obsługuje w restauracji, w ogóle gdziekolwiek i nie ma żadnej mimiki twarzy, nie uśmiecha się do was, no to ja czułam w stres, jak ja zamawiałam, że on jest na mnie zły w ogóle, że tam siedzę na przykład, nie? Może był. I też jakby nie doradził nam za bardzo, w sensie Kamil zapytał, jaka jest różnica między tym jakimś mięsem a tego nie ma. On, a tego mięsa nie ma. I byliśmy też,
Aha, no tak, no to faktycznie. Oczywiście, z jednej strony można pomyśleć, no tak, no w sumie po co ma nam mówić, skoro tego nie ma. Ale byliśmy kiedyś w tym Butchery and Wine właśnie na tych moich urodzinach i wtedy tam był tam nawet nie musieliśmy pytać. Tak rewelacyjny, on po prostu do nas gadał sam ten kelner i nie był też nachalny, to on był taki wyważony, człowiek się tak czuł mega zaopiekowany i gdybyśmy zadali to samo pytanie, to on powiedział, widzą Państwo co, no to się różni tym i tym w ogóle, to on coś sprowadzony z Argentyny, mięso to jest polskie ten, taka wołowina. Natomiast klepane teraz... przez, kurde, klepan, tak, krowa tak. Jest klepana z rana wieczorem. Tak, tak. Masowana i natomiast tutaj no niestety nie mamy tego mięsa, bo tej goście bardzo lubią, więc niestety się skończyło, więc mogę zaproponować to, to i tamto, nie? A ty było takie, nie ma. No i dobra. I coś tam jeszcze zapytaliśmy. To może to jest bardziej tak, że jak się płaci po prostu po stówę za posiłek, to po prostu oczekuje się tak jednak takiego... Zapłaciliśmy 179 zł. No. To jednak się oczekuje po prostu takiego po prostu profesjonalizmu. Nieraz pójdzie się do Maka i jest lepsza usługa po prostu. Nie, ale nie było też jakoś nie, tragicznie. Nie było źle. Potem był drugi pan, który nam przyniósł jakby część dań i też jakby z nim się rozliczaliśmy i był milszy. No, ale do widzenia nie powiedział. Ale to jest taka mega mała, w sensie wiecie, że no przechodzi widząc się. Jak wychodzimy, to tak trochę tak średnio. Ja to uważam, że w takiej restauracji, gdzie tam jakby kuchnia też była otwarta i ci kucharze byli przy samym wejściu, powinni powiedzieć, no i dzień dobry, do widzenia, a tego nie było. Jak weszliśmy, to też nam nie powiedzieli. Ale dobra, bo zaraz wy tam powiecie, że my za bardzo krytykujemy, że mamy ego za no duże. No i co z tego? No niech sobie mówią. Ale my lubimy akurat tak robić, bo tu myślę zresztą, że to warto. Wiele osób docenia nasze opinie. W sensie ja jakby dużo osób nam mówi, a bo ty księżniczka, bo coś tam. No, trudno, to tak sobie sądzą. Ale bardzo wiele osób docenia to i jakby z naszych poleceń lub właśnie niepoleceń z czegoś korzystają lub nie. Ja uważam, że właśnie dobrą robotę robimy. Ja uważam, że tak i szczególnie, że my w naszym sklepie familysklep.pl, tam gdzie sprzedajemy filtry, zawsze odnosimy się z szacunkiem do osób, które u nas kupują. Zawsze jesteśmy zawsze rację. Po prostu. Znaczy nie, nawet nie chodzi o to, nie, może wiecie, nie takie... ma zawsze racji, ale jakby... Ale jesteśmy po stronie klienta i staramy się zrozumieć tego klienta, nawet jak czasami niemiło do nas ktoś pisze, to i tak my zawsze piszemy, no dobrze, zawsze rozwiążemy problem i tak dalej. I zawsze jest bardzo sympatycznie, staramy się po prostu pisać. Dobra, jedziemy do kina. Tak. Jesteśmy już w kinie. No. Na co idziemy? No właśnie nie wiem. A, na Teściowie. Teściowie. Film o weselu. I teraz są dwa filmy takie właściwie. No, dokładnie teraz patrzymy na plakat. Jest film Wesele z Więckiewiczem, z Kuleszą. A my idziemy na Teściowie, który też jest o weselu i mało tego, Teściowie ma lepsze oceny niż film Wesele. Więc jeżeli chcecie obejrzeć film o weselu, to idźcie na Teściu. Ale nie, my wam oczywiście po filmie opowiemy. Tak, jak było. Natomiast my myślimy, że ten film... Opowiedzieli 7 na film obejrzeć. 7,3. 7,3. Film to już w ogóle. I teraz wydaje nam się po opisie, że to będzie film taki, że tam ścierają się dwa światy, że będzie taka... To akurat jest w opisie, ale teraz co nam się wydaje po tych dwóch światach? Że będzie jakaś taka jedna strona rodziny, będzie bardzo bogata. Tacy eleganccy, bogaci, miasta, kulturalni, tak. I że będą pić tylko whisky, jakieś trunki takie drogie, ewentualnie jakieś wino. A druga część rodziny będą ze wsi ludzie, tacy grubi wujkowie, którzy lubią iść w budę, nie? Tak, budę albo bimber. Bimberek i oni będą po prostu i będą mieli różne to też... To jest kociołek? Nie, co to jest? Boże, ty w życiu nawet chyba porządnie nie piłeś. Co to jest? Ja nie piłam tego, ale kociołek to jest taki... Wiecie, napiszcie, czy wiecie, co to jest kociołek w komentarzu. Wiem, że to jest wiadro, ale kociołek? Kociołek czy słyszałem? To jest mieszanka bardzo wielu alkoholi na imprezie. Jest. To jest ohydne, ale nigdy tego nie piłam, ale wiem, że chodźmy na film. I organizowałam imprezę, w których ludzie pili u mnie kociołki i ci ludzie nie kończyli dobrze. Dobrze, że my już nie pijemy. Ani nie bierzemy żadnych innych używek, poza kawą. Idziemy na film, jak wyjdziemy, to wam opowiemy, czy warto. Musimy uciekać, bo ktoś się pozna. Trzecia kawa dzisiaj, ale bezkofeinowa teraz na wieczór. Czekaj. O. Wracamy z kina, słuchajcie. Wracamy z kina. Trzecia kawa bezkofeinowa. Znaczy w sensie teraz jest bezkofeinowa, tamte nie były bezkofeinowe. Jak film? Czy wyszło tak, jak myśleliśmy? Trochę nie. Trochę nie? Trochę? Odrobinę tak? No. Z tymi, że bogaci, biedni, no to nie było. A to tak, tak było, tak. Tamci są biedni, tamci są bogaci. Ale żeśmy odkryli, kurde, nikt by się nie domyślił. Chodź, będziemy szli. No i co, jak film? Podobał nam się? No ogólnie tak, podobał nam się. Tak, tak, nie no, był bardzo fajny. Trzymał cały czas w takim, może nie to, że w napięciu, no tak, ale był... To... Nie nudziłem się w ogóle. Ja bardzo lubię tych aktorów wszystkich. Całą czwórkę lubię. Tak, tak, bardzo dobrze grali. To było... Gra aktorska była, ja bym powiedział, że bardzo super, bardzo fajna była. Do niczego bym się nie przyczepił, do żadnej postaci tak naprawdę. Znaczy ja też się mało znam, ale akurat tych aktorów po prostu bardzo lubię. Natomiast no co, nie ma natomiast. Po prostu było fajnie. Ale cieszę się, że pokazali na koniec tą parkę, co jakby
Tak, bo mnie to denerwowało, że ich nie było. Że ich nie znam, nie mogłam sobie ich wyobrazić. Znaczy wyobrażałam sobie ich. Ale zobacz, jak jest fajnie, niedosyt. Że ktoś musiał to obejrzeć i ktoś musiał to powiedzieć, że jest niedosyt. Tak mi się wydaje, bo jednak to, był. Czyli ten z takiego... Może nawet, to wiesz, no może i tak było. I teraz wracam z domu. Idziemy spać. Mhm. Także dobranoc, dobranoc, pa. Pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. O, moja łapa była obłosiona.